5 sierpnia, dzisiaj liturgia mówi nam w psalmie 78 o kilku wydarzeniach z historii Izraela. Psalmista wspomina te momenty, kiedy Pan Bóg w sposób wyraźny interweniował i dał się poznać narodowi wybranemu, kiedy go prowadził przez pustynię, kiedy go karmił. I psalmista chce te wszystkie wydarzenia utrwalić i chce, żeby były one przekazywane dalej, to co dobre, aby wszystkie pokolenia pamiętały, co uczynił Pan Bóg narodowi wybranemu, konkretnym ludziom. I na takim budowaniu, na dobrym, na powtarzaniu tego, co dobre w moim życiu, myślę, że też trzeba oprzeć swoje życie. Przypominać sobie te wydarzenia, zwłaszcza kiedy jest trudno. Co się wydarzyło takiego, dzięki czemu jestem tutaj, jestem dzisiaj z moją wiarą. Poszedłem naprzód. Jakie wydarzenia pozytywne, dobre w moim życiu, przełomowe, związane z nawróceniem, ja mogę sobie przypomnieć. I zwłaszcza kiedy jest trudno, to powiedzieć, Panie Boże, Ty byłeś w tamtym momencie, ja jestem tego pewien. I to praktykowanie, przypominanie sobie tych dobrych wydarzeń, wspominanie ich jest takim punktem, który buduje też moją wiarę, który mi też pozwala trwać w uwielbieniu przed Panem Bogiem i nie poddawać się, nie balansować między jakimś trudnym momentem wiary, doświadczeniem, a wielką euforią, tylko pamiętać, że Pan Bóg jest przy mnie ciągle.